Kult praskiego dzieciątka znany jest na całym świecie. Figurka pochodzi z Pragi, ale korzeniami sięga Hiszpanii i zakonu karmelitańskiego. Od 2016 roku praskie Jezulatko znajduje się m.in. w kościele w Jaworzynce. W grudniu 2008 roku w Cieszynie poświęcił tę figurkę biskup ostrawsko-opawski Franciszek Lobkowicz. Po paru latach została ona uroczyście wprowadzona tutaj do naszej świątyni i poświęcona w tym miejscu przez biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej Piotra Gregera. I od tego momentu, zaledwie 3 lata temu, rozpoczął się kult dzieciątka praskiego, po czesku zwanego Jezulatko, tutaj w naszym kościele, w naszej parafii w Jaworzynce. Od tego czasu kult praskiego dzieciątka jest znany w gminie Istebna, a z pewnością w Jaworzynce. Co niedzielę rano przed mszami o 6:30, o 8:30 są godzinki do dzieciątka praskiego. Pierwsze czwartki gromadzą się dzieci, młodzież, prawda, dorośli i tutaj modlimy się specjalne nabożeństwo w intencji powołań w kościele. Oprócz tego parafianie codziennie podchodzą tutaj, kłaniają się najpierw, a później zapalają te świeczki wotywne, polecając się opiece Bożemu Dziecięciu. Zresztą tak też czynią pary nowożeńców, którzy w dniu swojego ślubu podchodzą i zapalają tę świeczkę, prosząc Boże Dziecię o dar rodzicielstwa. I powiem szczerze, że rzeczywiście myślę, wiele par małżeńskich wyprosiło sobie tutaj u Dzieciątka Bożego potrzebne łaski, dary Boże, bowiem zdarzyło się już tak chyba 5 czy 6 nawet wypadków w parafii, gdzie przez całe długie lata pary małżeńskie nie miały dziecka, prawda? Chociaż pragnęły tego bardzo. I wyobraźcie sobie, że tutaj modląc się w tej świątyni, nagle dowiadujemy się, że te pary spodziewają się potomstwa. Jest to dla nas wielka radość. Niewielka figurka wykonana na wzór tej praskiej jest zrobiona z porcelany. Chrystus przedstawiony jako król w szatach królewskich, w koronie na głowie, w lewej ręce trzyma berło, czy też ziemię, prawda, na szczycie, który jest krzyż, a prawa ręka jest w geście błogosławieństwa. Takich szat mamy już 7. Wykonują je nasze panie tutaj. Szaty dzieciątka są zmieniane w zależności od okresu liturgicznego. Figurka to prezent, który otrzymał ksiądz Stanisław Pindel. Kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze byłem ciężko chory, dostałem w prezencie figurkę Dzieciątka Bożego. I tak się zrodziła taka myśl kolekcjonerska. I tak tych dzieciątek przybywało co chwilę. O, Staszek, ty zbierasz figurki, tu masz dzieciątko, prawda? I w końcu dostałem tę figurkę. Ale ponieważ ona jest, prawda, figurką, która już była czczona w świątyni wcześniej, to postanowiłem ją umieścić nie w moim pokoju, na specjalnym miejscu, ale umieścić w kościele. W tej naszej świątyni nawet ten obraz pokazuje Matka Boża, wyciąga rękę w dół, jakby wskazując na swojego Syna. Choć od wprowadzenia i poświęcenia figurki minęły już 3 lata, kult praskiego dzieciątka jest tutaj cały czas żywy. Jezulatko odwiedzane jest zwłaszcza w okresie bożonarodzeniowym. W kościele w Jaworzynce przed świętami pojawiła się jednak pewna nowość. Uważny obserwator zauważy, że przybyło figurek. Teraz w specjalnej gablocie jest ich, a także wizerunków około 80. Ksiądz Stanisław Pindel zbierał je przez kilka lat. Teraz postanowił umieścić w kościele. Co ważne, większość to m.in. dary od mieszkańców gminy. Kult Dzieciątka Bożego w domach był wielki. To była tak zwana pobożność ludowa. W każdym czeskim domu znajdowała się figurka Dzieciątka Praskiego. I tam mamy ekspozycję, prawda, zebranych dzieciątek z domów naszych, tu z Jaworzynki, z Simoradza, z mojej byłej parafii, z Czech. Ale też mamy też figurki pochodzące z Bawarii, mamy figurkę pochodzącą z Rzymu, z Santo Bambino, prawda?
Bo jest taki zwyczaj w sanktuariach Dzieciątka Bożego, że gdzieś w kuluarach, gdzieś w bocznej nawie sanktuarium znajduje się stała ekspozycja dzieciątek zebranych z całego świata. I my postanowiliśmy również coś takiego w naszej świątyni utworzyć. Kolekcja nie jest zamknięta, kolejne figurki oczywiście mile widziane, a odwiedzając kościół w Jaworzynce w okresie świątecznym warto zwrócić uwagę na bożonarodzeniowe oświetlenie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.